so many pieces all back together now. What's your vision? Val Kilmer jest umierający? Aktor przegrywa z rąkiem krtani. Val Kilmer, 58 lat. Wygląda coraz gorzej. Hollywoodzki aktor wyraźnie przegrywa z chorób nowotworów, do której przyznał się ponad rok temu pod naciskiem mediów. W styczniu 2015 roku amerykańskie serwisy plotkarskie poinformowały, Kilmer trafił do szpitala, gdzie lekarze zdiagnozowali u niego raka krtani. Gwiazdor nie chciał się wówczas przyznać do choroby. Val Kilmer nie pokazuje się publicznie od jakiego czasu. Aktor zmaga się ze śmiertelną chorobą, rakiem krtani. Z uwagi na to, E jest CZ-bonkiem Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Nauki, nie ma zaufania do konwencjonalnej medycyny. E jedynie gorliwa wiara jest w stanie pokonać nowotwór. Val Kilmer długo nie przyznawa psi do choroby. Uczyni to dopiero po tym, jak jego kolega po fachu, Michael Douglas wyjawił, aktor znany z Batmana Maraka Gardba. Nadal mam spuchnity odzyk i krtat. Cały czas trwa proces mojej rekonwalescencji wal z rakiem. Modl się codziennie, wyznał gwiazdor. Aktor liczy, uda mu się wystąpić w kontynuacji słynnego Top Gun, która zapowiadana jest szumnie od jakiego czasu. Kilmer w pierwszej CZ wciela psi w pilota myliwców i Cemana. Niestety jego znajomi twierdz, gwiazdor nie jest i w stanie gra. Walnie mówi wyraźnie, a jego giebos przypomina skrzek, powiedział serwisowi Radar Online znajomy aktora. Przyjaciele aktora niepokoi się o jego stan zdrowia. W amerykańskich mediach spekuluje się, aktor ma mie przerzuty do mózgu i wzbówce chabonnych. Val, trzymamy za ciebie kciuki.